Przygotuję dzisiaj pyszną zapiekankę ziemniaczano-grzybową. Nie dość, że zapiekanka jest bardzo smaczna, to również bardzo łatwo się ją i prosto przygotowuje. A zatem będziemy potrzebowali około pół kilograma grzybów. Ja tutaj mam akurat już obgotowane podgrzybki, kilka ziemniaków ugotowanych w mundurkach, trzy cebule pokrojone w półplasterki. Żeby potrawa miała lepszy smak, to dodamy również boczku. Jest to boczek wędzony, około 20 deko. Będzie potrzebny również żółty ser, około 15 deko, już mam starty na tarce. Opakowanie śmietany 18%, to jest opakowanie 400 ml. Będą potrzebne oczywiście również przyprawy i dodamy taką sporą łychę majeranku, sporą porcję świeżo zmielonego czarnego pieprzu oraz oczywiście wykorzystamy sól. Grzyby, boczek i cebulkę podsmażymy na oleju. Będzie również potrzebna natka pietruszki, wtedy nasza potrawa będzie i ładniej pachniała, i lepiej smakowała, no i będzie oczywiście zdrowsza. A zatem zabieram się do pracy i na rozgrzaną patelnię wlewam nie za dużo oleju, bo będę smażyła na początek boczek, a tłuszcz z boczku powinien nam się wytopić. Wrzucam boczek i podsmażam do zarumienienia. Boczek mam już ładnie przyrumieniony, a zatem wrzucam cebulę i będę podsmażała do momentu zeszklenia. To trwa to kilka minut. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną, a zatem dorzucam grzyby. Wszystko dokładnie wymieszam i będę podsmażała, podduszała na takim średnim ogniu około 15 minut. Będzie to trwało niezbyt długo, dlatego że grzyby są wcześniej już obgotowane. Grzybki się duszą, cudownie już pachną. Ja w tym czasie obrałam ziemniaczki i kroję na takie gdzieś 5-milimetrowe plasterki. Troszkę siekam, tak niezbyt drobno. Grzybki mam już ładnie podduszone, cudownie pachną. Czas, żeby grzyby, boczek i cebulkę przyprawić, a więc solidna porcja soli, świeżo zmielony czarny pieprz, solidna porcja majeranku. Nasza potrawa będzie dzięki temu fajnie smakowała i pięknie pachniała. Wszystko przemieszam. Teraz dodaję śmietanę. Tak jak powiedziałam, wrzucam całe opakowanie, bo mamy tutaj przecież solidną porcję. Znowu dokładnie wymieszam i będę podduszała jeszcze 2-3 minutki. Wszystkie składniki mam już gotowe, a zatem do naczynia żaroodpornego wlewam odrobinę oleju i wykładam najpierw warstwę ziemniaków. Takie staram się w miarę równomiernie rozprowadzić. Ziemniaczki wyłożone. Wykładam grzybki z cebulką i z boczkiem. Co prawda nasze danie nie jest gotowe, ale już naprawdę pachnie rewelacyjnie. Ja jeszcze dodam troszeczkę sera. Taką niezbyt grubą warstwę. I natkę pietruszki, dosyć solidną porcję. Układam kolejną warstwę ziemniaczków i jeszcze tylko odrobina żółtego serka.
Naszą zapiekankę będę piekła tak około pół godziny. Wkładam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na środkową półkę. Włączam górną i dolną grzałkę. Pyszna zapiekanka jest już gotowa. Cudownie pachnie. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Jeszcze skwierczy. Dopiero wyciągnęłam ją właśnie z gorącego pieca. Jeszcze tylko odrobinkę zielonej natki pietruszki. Ja bardzo tę zapiekankę polecam, bo tak jak powiedziałam, jest ona bardzo pyszna. Łatwo ją przygotować, nie wymaga się tutaj żadnych specjalnych zdolności kulinarnych. Przepis jest bardzo prosty. Ja wykorzystałam grzyby ze zbiorów tegorocznych, ale można użyć także grzybów mrożonych. A zatem gorące to danie polecam i życzę smacznego.